Cześć, witam Was w mojej kuchni. W tym krótkim filmie pokażę Wam się polewę kakaową, tak jak widzicie w przepisie, bardzo, w tytule, bardzo prosta, doskonała właśnie do sernika, który dzisiaj też został opublikowany i do innych ciast. Najlepsza polewa, jaką kiedykolwiek jadłem, od razu nawet jak się ją przyrządzi, zobaczycie, będzie można jeść ją taką bezpośrednio z garnka. Szybki, krótki filmik, no i mamy polewę. I to wszystko, co potrzebne naszej polewy. 50 g masła śmietankowego, pyszne. 3 łyżki cukru drobnego, tego samego, co używam też do serników i ciast. Tutaj mam 2 łyżki ciemnego kakao. I słuchajcie, 4 łyżki wody. To są wszystkie składniki. Musimy je wszystkie po prostu dodać tutaj, do tej miseczki, do tego garnka, w którym będziemy gotować. Wlewam też wodę i stawiamy to na kuchnię. Na najmniejszym palniku. Teraz trzeba wszystkie składniki oczywiście wymieszać dobrze i rozpuścić. Nie przestajemy mieszać, ponieważ gotuje się bardzo szybko, a jednocześnie musimy dobrze wymieszać kakao z masłem i to będzie bardzo szybki przepis, a polewa przepyszna. Ponieważ wody były tylko 4 łyżki, te, które tutaj mam niezbyt głębokie, to gotujemy tak długo, aż chwilę się pogotuje dosłownie, zaraz Wam pokażę. Ona za chwilę zacznie tutaj nam bulgotać, będzie gotowała się, czyli woda będzie parować, przez to bąbelki będą wychodziły. Dosłownie pogotujemy chwilę, żeby z półtorej łyżki dwie odparowało tej wody i to wszystko możemy wtedy już zostawiać. Zobaczcie, już zaczyna wrzeć po bokach i w środku już też, więc teraz troszeczkę mocniej muszę jeszcze mieszać, intensywniej. Przykręcę trochę gaz, niech tak nie buzuje mocno. I słuchajcie, gdyby tu pogotowało się dłużej i cała woda odparuje, to wtedy zacznie tłuszcz się tak wywijać, odwarstwiać się, odchodzić od garnka i wtedy widać wyraźnie, że polewa jest przegotowana i już wtedy będzie trzeba dodać odrobinę wody z powrotem, żeby ją przywrócić do stanu takiego płynnego. Starczy już. Zobaczcie, pokażę Wam, jak płynie. Świetnie, ona jest teraz mocno gorąca, jeszcze paruje, bo garnek jest z grubym dnem, ale za chwilę już będzie doskonała i teraz musimy poczekać, aż ona ostygnie sobie jakiś czas jeszcze. Jeszcze ją tu mieszam, bo garnek ma dno grube, więc jest gorące. Możemy zestawić i czekamy teraz, aż sobie przestygnie, będzie bardziej gęsta. Już wrzucamy na nasze ciasto. Tym razem jest to sernik. Dla tych, którzy oglądają film z sernikiem, zobaczcie, przygotowałem tą wcześniej wspominaną polewę. A dla tych, którzy oglądają film z polewą, zobaczcie, przygotowałem sernik. Ta polewa charakteryzuje się tym, że jak ją nie rozprowadzę, to i tak się pięknie wygładzi później, byleby tylko było w miarę wszystko przykryte. Więc muszę ładnie tu przesmarować cały sernik. Polewa jest lekko gorzkawa, bo było sporo kakao i taka właśnie ma być. Więc możemy od razu uznać, że ta polewa jest do ciast słodkich. Zresztą jest do wszystkich, bo jest przepyszna. Nie wiem, czy jak ja tak tą łyżką mierzę, to nie za głośno, ale nie przejmujcie się. Zobaczcie, na razie ją tak rozprowadzam, byle jak. Sobie tutaj smaruję, tylko żeby wszędzie był sernik pokryty. A ona sama robi się gładka. I to jest przepiękne. Oczywiście teraz trzeba z tą polewą i z tym sernikiem iść na dwór. Ona mówi na dwór, do chłodnego miejsca po prostu, a że mamy przecież taką porę, jaką mamy, to wystawiam, żeby cała polewa się ściągła i to wszystko. Mamy sernik z polewą kakaową. A nie mówiłem, ten film naprawdę był szybki. Polewa gotowa, sernik polany, wszystko jest gotowe i możemy już tylko czekać, aż nam dobrze zastygnie. Bo polewa zawsze musi zastygnąć, więc wynieście to ciasto, które zrobicie i polejecie polewą, do zimnego miejsca. Oglądajcie moje filmy, takie i inne, mnóstwo filmów obiadowych, mnóstwo filmów świątecznych, mnóstwo filmów na każdą okazję. No i co? Środa gotuje, tak ma być. Cześć!